Gratuluję, wspaniale walczysz. Tak, dziękuję bardzo. A my, proszę Państwa, przeniesiemy się teraz do Krakowa. W Krakowie trwa festiwal filmowy i na tym festiwalu pojawiła się, no jakby tu rzec, polsko-amerykańsko-kanadyjska gwiazda. Ja ją pamiętam jako Roxanę w Cyrano de Bergerac z Piotrem Frączewskim. Wspaniała rola, wspaniałe przedstawienie. Ale wyemigrowała bardzo szybko z Polski, nazywa się Liliana Komorowska i ostatnio zadebiutowała w roli reżyserki. Była jeszcze studentką warszawskiej PWST, gdy zagrała Abigail w Czarownicach z Salem Artura Millera. Spektakl w reżyserii Zygmunta Hibnera został uznany za jeden z najlepszych w historii teatru telewizji, a Liliana Błomczyńska-Komorowska otrzymała nagrodę za debiut aktorski na Festiwalu Twórczości Telewizyjnej. Karierę rozpoczęła w warszawskim Teatrze Dramatycznym u boku takich sław jak Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Piotr Frączewski i Marek Kondrat. Grała u Zanussiego i Kawalerowicza. W 1982 roku, na początku świetnie zapowiadającej się kariery, wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Szybko spełnił się jej American Dream. Grała w wielu popularnych serialach i osiągnęła status gwiazdy. Jej twarz pojawiała się na okładkach magazynów. Była rozpoznawalna, udzielała wywiadów, dużo grała. Występowała w hollywoodzkich produkcjach u boku Donalda Sutherlanda, Aidana Quinna i Bena Kingsleya. Jako tajna agentka partnerowała Wesleyowi Snipesowi w filmie sensacyjnym Zasady walki. W 2001 roku w Królewskim skandalu ekranizacji przygód Sherlocka Holmesa wcieliła się w postać wiktoriańskiej femme fatale. Liliana Głomczyńska-Komorowska od kilku lat mieszka w Montrealu. Gra po francusku w teatrze, filmie i telewizji. Od niedawna coraz częściej pojawia się także w Polsce. Widzowie Dwójki mogą ją oglądać w serialu Na dobre i na złe, w którym gra błyskotliwą, seksowną i bezwzględną żonę Andrzeja Falkowicza, ordynatora szpitala w Jaśniej Górze. W tym roku aktorka jest gościem specjalnym krakowskiego festiwalu filmowego, na którym pokazuje swój debiut reżyserski Piękne i bestie. Pełnometrażowy dokument poświęcony kobietom zmagającym się z rakiem piersi. Dzień dobry. W Krakowie, czyli tu, gdzie jestem, trwa 52. festiwal filmowy. To prawda. Gościem specjalnym tego festiwalu jest Liliana Głomczyńska-Komorowska. Jest także moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę z panią porozmawiać. Tym bardziej, że dzisiaj pani zadebiutuje jako reżyser na festiwalu filmowym. Tak to się zdarza w pewnym momencie. Kobieta w średnim wieku musi się przemieniać. To mi się zdarzyło. Zdenerwowanie, jest zniecierpliwienie, żeby pokazać polskiej publiczności coś, bo stęskniliśmy się za panią. Dziękuję. To właściwie jakby cały czas istnieję jako aktorka, prawda? Ostatnio zagrałam na dobre i na złe z wspaniałym aktorem Michałem Żebrowskim. Ale ważne dla mnie było to, że zdarzyła mi się historia niesamowita. 3 lata temu przyszła do mnie kobieta i przyszła z tematem. I powiedziała, że wie, że ja mam firmę produkcyjną Queen Art Films i ona walczy z rakiem. I ona nie wie, co zrobić z materiałem, który nakręciła w ciągu 3 dni, które zrobiła w momencie, kiedy walczyła z rakiem w chemioterapii. I ja powiedziałam, że zobaczę ten materiał, po czym tak przejęłam się i tak zdałam sobie sprawę z tego, że ta kobieta, która jest o 12 lat młodsza ode mnie, jest w najtrudniejszej sytuacji życiowej i chciałam jakby dojść do sedna i zobaczyć, jakie przeszkody są na drodze tego, żeby na przykład wyleczyć się, żeby przemienić swoje życie i żeby ocalić siebie od tego, co jest najważniejsze dla kobiety, bycie nią. Także ten film powstał od 3 lat, dopiero jakby za chwilę będę się starała, żeby ten film miał i dystrybucję światową, i dystrybucję. Dziś światowa premiera, więc powiedzmy naszym widzom film dokumentalny zatytułowany tak. Piękne i bestia. Po angielsku to jest Beauty and the Breast. 9 portretów kobiet. Taki portret zbiorowy właściwie. Kobiet, pięknych kobiet walczących z rakiem, czyli z bestią. Dwie modelki, aktorki, które bardzo walczą o to, żeby ich wizerunek kobiecy był zawsze silny, ale dla mnie ważne było to, żeby zebrać wachlarz różnych kobiet. To nie to, że one były wszystkie jakby piękne i że dla nich wizerunek kobiecy był bardzo ważny, ale ważne było dla nich to, żeby znaleźć siebie w tym wszystkim i żeby poprzez wszystkie etapy, ponieważ to jest tak jak
Choroba śmiertelna, zaglądamy śmierci w oczy, a ja chciałam ją obłaskawić poprzez to, że schowam się za kamerą. Widziałem film i tam faktycznie jest strach w oczach. Był tak. w tych momentach, kiedy te kobiety dowiedziały się, że są chore. Później był bunt, była złość. Jak się odrodzić, jak przemienić, jak się wyzwolić z tego strachu. To dla mnie były wszystkie te elementy, które były bardzo ważne, a również przekaz nadziei, dlatego że te kobiety dały mi, zainspirowały mnie tak niesamowicie, że one jakby również i moje życie zmieniły w pewien sposób. Bohaterki wspominają, że bały się powiedzieć swoim najbliższym o tym, że są chore. Jak pani udało się namówić do tego, aby zwierzyły się przed kamerą, weszłam przed panią? Weszłam w jej życie. Wierzyłam w życie jednej, która mi przedstawiła drugiej. To wszystko polegało na czasie, na odpowiedniej ilości rozmów, na zwierzeniach i na tym, że ja miałam rewelacyjną ekipę. Polaka Jana Pawła Pelecha i kompozytora... Cudowna muzyka. Pawła Lucewicza. Także każdy z tych ludzi z mojej ekipy był bardzo wrażliwy na to, co robię i myślę, że dzięki temu ten film ma taki wygląd, a nie inny. I wiem, że pan go widział. Jestem bardzo zaszczycona. Dziękuję. Cieszę się, że pani wspomina o mężczyznach, którzy pani towarzyszyli w tej produkcji, bo chciałem zapytać właśnie o mężczyzn. Tam widzimy wsparcie najbliższych tak. partnerów w tym filmie. Wsparcia tego udzielają swoim kobietom. Pani czuła całe życie wsparcie od mężczyzn? Swoich mężczyzn? Ja muszę powiedzieć panu, że ja jestem kobietą bardzo silną i u mnie w domu zawsze był matriarchat. Mama rządziła, ale rządziła w sposób bardzo ładny i dyplomatyczny, z białymi rękawiczkami. Także ja w moim momencie mojego życia też poczułam, że dmucha mi bardzo ważny mężczyzna w skrzydła. I dzięki temu jestem dzisiaj tutaj i dzięki temu mam ten film, ponieważ inaczej nie można żyć jak w zgodzie ze sobą i najważniejsze jest to, żeby kreować. Także ja również jakby odrodziłam się od aktorki poprzez artystkę, poprzez producentkę do reżyserki. I historia zatacza koło, bo pani wyjechała dość dawno temu do Ameryki Północnej. Była pani bardzo popularną u nas aktorką, w dalszym ciągu jest. No początkującą wtedy jeszcze. I teraz się znowu. Starlet. Teraz znowu, ma pani mnóstwo teraz propozycji. Znowu. To znaczy tak, że... ja jestem kobietą, która nosi różne kapelusze, od matki po żonę, po właśnie reżyserkę. I ta kobieta w średnim wieku, kiedy już wychowa swoje dzieci, jest gotowa na drugą część życia i spędzić je w sposób taki, w jaki najbardziej lubi. A ja kocham to, co robię. Pani Liliano, to prawda, co mówią w Hollywood, to prawda, co mówią w Kanadzie. Na żywo jest pani jeszcze piękniejszą kobietą. Dziękuję bardzo. Z tym akcentem. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Chcielibyśmy pozdrowić widzów. Pytanie na śniadanie z Krakowa. I zaprosić tak jest. Na film. Zapraszam serdecznie. Piękna i bestia. Dziękuję.